Siema, ja jestem Trzeci, a dzisiejszy odcinek będzie ciekawy nie tylko dla osób, które lubią Brawl Stars, to jeszcze dla osób, które lubią piłkę nożną. A jak są osoby, które lubią i to, to już w ogóle dzisiaj mam dla was mega odcinek, w którym pokażę wam piłkarzy, którzy nazywają się tak jak postacie w Brawl Stars. A więc słuchajcie, tutaj na samym starcie zostawcie oczywiście subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, oraz zostawcie łapkę w górę pod filmie, jeśli chcecie po prostu więcej filmów tego typu na moim kanale. No i zapraszam też do opisu tego filmu, ponieważ tam też dzieci mają wszystkie social media oraz moje dwa kluby Brawl Stars, z których jeden nawet top 50 Polska, więc naprawdę warto zagrać do opisu. No i napiszcie w komentarzu piłkarz, a ja przypnę wam serduszko. No i teraz bez przedłużania lecimy od razu z tematem dzisiejszego odcinka. Też na samym początku warto powiedzieć, że piłkarzy, którzy nazywają się tak jak postacie Brawl Stars, nie jest jakoś bardzo dużo i naprawdę musiałem długo siedzieć, żeby przygotować ten cały odcinek, więc możecie to też właśnie docenić łapkę w górę na przykład, ponieważ właśnie tutaj mega długo musiałem tego wszystkiego szukać, informacji i tak dalej, bo też ci piłkarze nie są jakoś bardzo znani. Kilka będzie znanych, ale to sami zobaczycie. No i ogólnie musiałem przygotować wszystkie informacje, zdjęcia i tak dalej, więc no tutaj musiałem mega dużo przygotowywać się. No i dzisiaj nie pokażę wam jakby dużo tych piłkarzy, ponieważ tych piłkarzy no jest mało, ale jednak jakbym chciał pokazać ich wszystkich, no to ten film trwałby długo. A więc dzisiaj pokażę wam tak jakby 10 piłkarzy, można tak powiedzieć, takie top 10 piłkarzy, którzy właśnie nazywają się tak jak postacie w Brawl Stars. Więc myślę, że nie przedłużamy, to znaczy ja nie przedłużam, no i lecimy z pierwszą postacią. A pierwszą postacią jest Nita, no i tutaj mamy piłkarza, który nazywa się Florin Nita. No i jest on piłkarzem rumuńskim, więc pochodzi on z Rumunii. No i jest on bramkarzem, no i gra w klubie Sparta Praga, no i gra tam z numerem 1. Teraz przechodzimy do postaci, która nazywa się Brock, no i tutaj mamy piłkarza oczywiście. Jest on, no po prostu nazywa się on Nikolaj Brock Madsen. No i właśnie tutaj go widzicie, no i jest on duńskim piłkarzem, czyli jest on z Danii, no i jest on napastnikiem, gra w klubie Randers FC, no i to tyle. Kolejna postać to Rico, no i mamy tutaj oczywiście też piłkarza, a jest to Diego Rico. No i jest to hiszpański piłkarz, czyli z Hiszpanii, no i jest on obrońcą, no i gra w klubie AFC Bournemouth. No i gra w tym klubie z numerem 21. Kolejną postacią z Brawl Stars jest Jackie, no i tutaj mamy oczywiście również piłkarza, no i nazywa się on Jackie Doncor. No i jest on belgijskim piłkarzem, czyli pochodzi z Belgii, no i gra na pozycji pomocnika, czyli jest pomocnikiem, no i gra w klubie FC Eindhoven, no i gra tam z numerem 23. No i kolejną postacią jest Frank, no i tutaj wybierałem generalnie najlepszych piłkarzy z danego, jakby z danej nazwy postaci. No i tutaj najlepszym piłkarzem, jakby o imieniu Frank, jest Frank Rijkaard, który no niestety już nie gra w piłkę, ponieważ jest to legenda. On kiedyś grał w piłkę, no i po prostu jest to piłkarz, który grał kiedyś bardzo dobrze. No i generalnie jest on z Holandii. Grał na pozycji defensywnego pomocnika lub też jako środkowy obrońca. No i oczywiście wiadomo, że grał on w różnych klubach, więc tutaj nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale myślę, że warto powiedzieć, że był on wychowankiem Ajaxu Amsterdam. No i czas na kolejną postać, a tą postacią jest Nani, no i tutaj mamy, słuchajcie, piłkarza, którego macie na miniaturce tego filmu, czyli Nani, po prostu on się nazywa Nani, dosłownie tak samo jak postać w grze, nic więcej, po prostu Nani. A więc teraz, słuchajcie, pora o nim trochę opowiedzieć. A więc jest on portugalskim piłkarzem, czyli jest on z Portugalii, no i gra on w klubie Orlando City z numerem 17, no i jest pomocnikiem. No i kolejną postacią jest Edgar, no i mamy tutaj oczywiście piłkarza, który jakby odpowiada tej postaci, czyli jest to Edgar Mendes. No i jest to hiszpański piłkarz, który gra na pozycji pomocnika w klubie Deportivo Alaves, no i gra on tam z numerem 17. No, kolejną postacią z Brawl Stars jest Max, no i mamy tutaj oczywiście piłkarza, no i nazywa się on Max Kruse, no i jest to niemiecki piłkarz, no i występuje on na pozycji napastnika, gra on w klubie Fenerbahce SK, no i gra on tam z numerem 10.
No i kolejną postacią jest Byron. No i mamy tutaj oczywiście również piłkarza. No a ten piłkarz to Byron Castillo. No i generalnie jest on z Ekwadoru. No i gra obecnie w Barcelonie SC. No i w sumie to tyle. No i słuchajcie, na sam koniec został nam aktualnie piłkarz, który gra aktualnie, i ze wszystkich piłkarzy, których dzisiaj powiedziałem i ogólnie o których opowiadałem dzisiaj, no to ten piłkarz jest najbardziej znany chyba ze wszystkich, znaczy na pewno z tych, którzy grają teraz. A mianowicie, tutaj chodzi nam o postać Leon, czyli tą legendarną postać, wiadomo, każdemu jest ona dobrze znana. No i mamy tu oczywiście piłkarza, który nazywa się Leon Goretzka. No i gra on w Bayernie Monachium, czyli aktualnie razem z naszym Polakiem Robertem Lewandowskim. No i gra on tam z numerem 18. No oczywiście jest on piłkarzem z Niemiec. No i jeszcze taka informacja, że gra on właśnie w tym Bayernie na pozycji pomocnika. Okej, więc w dzisiejszym odcinku to był na tyle, więc mam nadzieję, że się odcinek właśnie spodobał. Tutaj jak widzieliście, 10 piłkarzy wam pokazałem. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Też zostawcie łapkę w górę pod całym filmem, ponieważ naprawdę długo szukałem tych wszystkich informacji do tego filmu, zdjęć i tak dalej, i tych właśnie wszystkich właśnie informacji, skąd oni są, na jakim, w którym klubie grają, z jakim numerem, na jakiej pozycji i tak dalej. Więc zostawcie łapkę w górę pod filmem, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zostawcie również subskrypcję, najpierw z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. No i myślę, że już nie ma co przedłużyć tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!